Złocień. Spokojne, przytulne osiedle na obrzeżach Krakowa. Liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców. Ale nie każdy wie o tragedii, jaka wydarzyła się tu około 78 lat temu. O cierpieniu przymusowych robotników kolei i o zamordowanych więźniach obozu przy obecnej ulicy Złocieniowej. Inwestycja prowadzona przez Niemców w Bieżanowie miała bardzo duże znaczenie strategiczne. Miała rozdzielić ruch towarowy od ruchu pasażerskiego. Miało to zapewnić priorytetowy przejazd dla niemieckich transportów wojskowych w drodze na front wschodni. Jednocześnie należy dodać, że cała przebudowa krakowskiego węzła kolejowego prowadzona przez Niemców przez Ostbahn, czyli koleje wschodnie Rzeszy, opierała się na zdobytych przedwojennych planach polskich, które zakładały przebudowę krakowskiego węzła kolejowego. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć historię, dla niektórych znaną, dla niektórych może nie, dotyczącą funkcjonowania obozu pracy dla Żydów na terenie Bieżanowa, obozu znanego pod nazwą Julag 3. Julag, czyli Judenarbeitslager, obóz pracy przymusowej dla Żydów. Funkcjonował on na terenie naszej dzielnicy od października 1942 roku do lipca 1943 roku. Osoby tam zatrudnione pochodziły z terenu powiatu krakowskiego, powiatu miachowskiego. Pracowały na rzecz różnych firm kooperujących z kolejnictwem dla Ostbahnu Kolei Wschodnich Rzeszy. Pracowały przy rozbudowie krakowskiego węzła kolejowego, naprawie taboru, naprawie torów, rozbudowie tych torów. Z materiałów, które znalazłem w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, dowiedzieć się możemy o ofiarach tego obozu, ale także o zbrodniarzach, którzy funkcjonowali jako nadzorcy, jako strażnicy na terenie tego obozu. Lagerführerem, czyli kierownikiem obozu, był Wiktor Riczek, młody Niemiec sudecki w randze SS Rottenführera, który dzień w dzień znęcał się nad więźniami tego obozu. Inżynierem z ramienia Kolei Wschodnich Rzeszy, Ostbahnu, był niejaki Friedrich Wilhelm Lindner, który nadzorował całą pracę, a którego więźniowie tam przebywający zapamiętali jako osobę, która także znęcała się nad więźniami Julagu. Losy Wiktora Riczka nie są znane. Z dokumentów wynika, że po wojnie prawdopodobnie uciekł do Szwecji, natomiast nie jest to informacja do końca potwierdzona. Co do Friedricha Wilhelma Lindnera, po wojnie został on złapany w brytyjskiej strefie okupacyjnej, ekstradowany do Polski. Odbył się jego proces w Krakowie. Następnie został osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich. Został skazany na karę śmierci i wyrok został wykonany przez powieszenie. To jedyna w zasadzie osoba, która poniosła odpowiedzialność karną za swoje zbrodnie popełnione na terenie tego obozu. Inną osobą znaną z imienia i nazwiska jest Franz Schlager, który był Vorarbeiterem, nadzorcą na terenie tego Julagu, a którego też losów nie udało się ustalić. Są relacje świadków dotyczące tej osoby. Wiemy, że prawdopodobnie pochodziła z Tyrolu, wskazują na to relacje więźniów, które charakteryzują jego strój, że często zakładał czapkę tyrolską, co miało wskazywać, że pochodził z tego regionu. Natomiast nie mamy o nim bliższych informacji i nie mamy informacji, czy w ogóle poniósł jakąś odpowiedzialność karną za swoje zbrodnie. Obóz, tak jak wspomniałem, funkcjonował krótko, natomiast
Natomiast znalazła się w nim, w tym obozie, można powiedzieć, cała śmietanka, elita środowiska żydowskiego z terenu Krakowa, powiatu krakowskiego, a także powiatów sąsiednich, przede wszystkim powiatu miechowskiego. Znaleźli się tam lekarze, znaleźli się tam adwokaci i osoby innych profesji. Możemy wymienić niektóre nazwiska osób, które tam zginęły. To Dawid Lipschitz, przedwojenny adwokat krakowski, który w obozie pełnił funkcję przełożonego żydowskiej służby porządkowej, formacji, która pomagała Niemcom utrzymać porządek na terenie Julagu. To chociażby Maksymilian Gumplowicz, który był dentystą, stomatologiem, który także znalazł się w tym obozie i tam zginął. To takie dwie najbardziej znane osobistości. Czy z terenu obozu zdarzały się ucieczki? Tak, zdarzały się takie ucieczki, były próby ucieczek. Co do udanych ucieczek, to znam dwie takie historie. To jest historia Szymona, który był krawcem z zawodu, nazwiska nieznanego, który uciekł z tego obozu, ukrywał się następnie na terenie dzisiejszego Starego Bieżanowa. Niestety jego historia nie miała szczęśliwego epilogu, gdyż w 1944 roku został zatrzymany i zastrzelony przez dezerterów z policji ukraińskiej. Został zastrzelony na tak zwanej Górce, czyli na terenie dzisiejszej pętli tramwajowej w Nowym Bieżanowie. Miała miejsce druga ucieczka Żyda pochodzącego z Wieliczki, która zakończyła się pełnym sukcesem. Osoba ta przeżyła potem lata wojny i okupacji. Z dokumentów, które znalazłem w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, z relacji, którą tam znalazłem, znalazłem informację dotyczącą próby ucieczki dwóch osób z tego obozu. Próby, która zakończyła się niepowodzeniem. Osoby te zostały złapane przez straż obozową, a następnie odbyła się ich publiczna egzekucja przez powieszenie. Z relacji wynika, że miało to miejsce późnym wieczorem w obecności całej społeczności obozowej. Osoby te zostały publicznie powieszone. Informacje o funkcjonowaniu tego obozu, o osobach, które dopuściły się zbrodni na terenie tego obozu, możemy zaczerpnąć przede wszystkim z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Kwerendę, którą dokonywałem na temat tego obozu, dokonywałem także w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie. Tam przede wszystkim znalazłem informacje dotyczące spraw o uznanie za zmarłego. I między innymi to były sprawy, które dotyczyły więźniów tego obozu, tego Julagu. Julagi, obozy pracy przymusowej dla ludności żydowskiej, pełniły ważną funkcję z punktu widzenia gospodarki III Rzeszy. Zazwyczaj powstawały one w sąsiedztwie prowadzonych przez okupanta niemieckiego inwestycji, jak chociażby przebudowa układu torowego na odcinku Łobzów-Bieżanów. W wyniku prowadzonych w Bieżanowie prac budowlanych zaszła potrzeba otwarcia obozu pracy dla Żydów pod nazwą Julag III. Wzgórze, na zakolu rzeki Serafy, prawdopodobnie to w tym miejscu były baraki obozu. Sugeruje to mapa, na której jest zaznaczona linia przy ulicy Sucharskiego
i ulicy Złocieniowej. Przechodząc koło trwającej inwestycji kolejowej, budowy przystanku kolejowego PKP Złocień, możemy natrafić na filar wiaduktu. Filar ten powstał w okresie istnienia Juraku III Bierzanowy. Nigdy inwestycja nie została zakończona. Obecnie został się tylko jeden z tych filarów, drugi w wyniku trwającej rozbudowy linii kolejowej został już zburzony. Natomiast jaki był cel tej inwestycji, dlaczego w ogóle powstały te dwa filary, które nigdy nie stały się tak naprawdę wiaduktem? Otóż Niemcy chcieli rozdzielić ruch towarowy od ruchu pasażerskiego, który przebiegał w tym samym kierunku. Oczywiście, tak jak w każdym państwie totalitarnym, tak i w III Rzeszy, wszystko co się działo miało jakiś cel militarny. To jak autostrady, które powstawały w III Rzeszy, powstawały głównie dlatego, żeby wojsko się szybko przemieszczało z jednej części kraju na drugą. Tak samo tutaj chodziło o to, żeby rozdzielenie ruchu pasażerskiego od towarowego miało spowodować, że transporty wojskowe, transporty dla wojska będą miały priorytet i będą w wyniku trwającej wojny na wschodzie szybko się przemieszczać z jednej części terytorium na drugą. Zaczynając swoje badania dotyczące funkcjonowania Julagu III w Bierzanowie, natrafiłem na informacje o rzekomych zamurowanych dwóch osobach w filarze wiaduktu przy ulicy Pułanki w Krakowie. Badając źródła historyczne, docierając do osób, które pamiętają tamten okres, nie potwierdzają, zarówno źródła, jak i te osoby nie potwierdzają tej informacji. Mówią, że raczej to jest jakaś forma legendy. Poszedłem dalej w swoich badaniach odnośnie tego tematu i mówi się też o wiadukcie, który się znajduje w ciągu ulicy Złocieniowej, niedaleko trwającej budowy, że prawdopodobnie tam w wyniku działań Niemców mogli zostać zamurowani żywcem dwaj mężczyźni żydowskiego pochodzenia. Informacja jest, nie ma potwierdzeń w źródłach historycznych, a więc na chwilę obecną nie można powiedzieć, czy ta informacja jest prawdziwa, czy ta informacja jest po prostu przeszła przez tyle osób po drodze, że uległa pewnemu zniekształceniu i trochę, można powiedzieć, zaczęła żyć własnym życiem. Także na chwilę obecną nie jestem w stanie się do tego odnieść w jakiś merytoryczny sposób, gdyż brak jasnych dowodów, żeby takie wydarzenie miało miejsce. W 1946 roku na terenie Julagu III miała miejsce jedyna udokumentowana ekshumacja. Była to ekshumacja Dawida Lipschitza, przedwojennego krakowskiego adwokata, który został zamordowany na terenie obozu. Ekshumacja miała miejsce w obecności żony zamordowanego, przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Po przeprowadzonej ekshumacji szczątki zostały przeniesione na cmentarz żydowski w Krakowie. To jest jedyny dowód na przeprowadzenie ekshumacji na tym terenie. Więcej na takie informacje nie natrafiłem odnośnie innych osób, które poniosły śmierć na terenie tego obozu. Julak III, obóz w Bierzanowie, zwany jest często zapomnianym obozem. Czemu zapomnianym? Prawdopodobnie wynika to stąd, że zaraz po zakończeniu swojego funkcjonowania baraki i cała infrastruktura obozowa została rozebrana przez miejscową ludność. Wiadomo, wojna, końcówka wojny, brakowało
brakowało wszystkiego, brakowało drewna, a można było to wykorzystać chociażby na opał. Teren został całkowicie wyczyszczony z baraków, z innej infrastruktury i w zasadzie temat został zapomniany. Próbując gdzieś, zaczynając zajmować się tym tematem, próbując dowiedzieć się czegoś, praktycznie natrafiałem na mur niewiedzy. I większość ludzi nawet nie wiedziała, że takie miejsce funkcjonowało w sąsiedztwie dzisiejszego dużego osiedla krakowskiego, jakim jest osiedle Złocień. I było zdziwionych, że w ogóle coś takiego miało tutaj miejsce. Mam nadzieję, że ten film, a także moje wcześniejsze działania dotyczące tego tematu przyczynią się, że w tym miejscu pojawi się chociażby mała tablica, która będzie informowała o tym, że znajdował się tam obóz pracy dla ludności żydowskiej, która pochodziła między innymi z terenu Krakowa i powiatu krakowskiego. Thank you.